Więc tak. Chcę teraz powiedzieć na temat specyfiki tego, co ma tak naprawdę mieć miejsce podczas, jak to nazywamy roboczo, żydowskiego roku, czy też łatwiej, narzeczeństwa. Wiemy, że kiedy mamy już wewnętrzne przekonanie, kiedy rozpoczyna się ten jakby proces badania, możemy się potem w sobie zakochiwać. Mamy tak naprawdę na to sporo czasu. Ja was w ogóle proszę, żebyście ten czas dawali sobie. Jeżeli szukasz męża, szukasz żony, nie bój się tego czasu dawać. I też jeśli uczysz ludzi, wpływasz na nich, to ucz ich o tym, mów do nich, to nie bój się dać tego czasu. Ten czas jeszcze nikomu nie zaszkodził. Wielu ludzi mówi, a już, trzeba, szybko. Ja mówię, nie trzeba, nie trzeba. Tyle czasu było bez żony, męża, może być jeszcze trochę. Zbadaj sprawę do końca. Sięgnij, tak, po pewność. A więc mamy rok. Jakie są główne rzeczy? W ogóle tak, pierwsza podstawowa rzecz to jest to, jakby takie trzy rzeczy, które są, na których robimy sobie blokady. Pierwsza rzecz to jest życie seksualne. Blokady, tak. Ja was proszę, pamiętajcie o tym. Bo to jest coś takiego, że my głosimy łaskę. My głosimy łaskę i jeżeli chodzi o życie seksualne, to zostało z tego zrobione wielkie larum. Ja nie uważam, że to jest wielkie larum. Ja uważam, to nie tędy droga, to się nie tak rzecz ogląda. Chodzi o to, że bo ludzie jak są w tym ruchu przebudzeniowym, ruchu łaski, realnej łaski, to im się wydaje, przechodzą na taką drugą stronę. Jak już widzą, że te sprawy seksualności, one nie są jakimś takim grzechem, za który Bóg łeb urywa, bo już w ogóle wiedzą, że Bóg łbów nie urywa, już się dowiedzieli na przykład. Że Bóg łbów nie urywa, że Bóg przekleństw nie zsyła, że Bóg w ogóle, że nie straci zbawienia, w ogóle już się dowiadują wszystkiego, już są, ha? Tak? No teraz szukają męża czy żony pro ciebie i on mówi, no to nie, to co z tego, co nam szkodzi? To właśnie szkodzi, no i powiem ci, co ci szkodzi. Szkodzi ci to, że życie seksualne, ono zostało przewidziane dla męża czy żony, dla męża i żony. Dlaczego zostało przewidziane? Bo ono jest wtedy kompletne. Jest kompletne. Życie seksualne jest kompletne, kiedy jest związane z relacją, głęboką relacją między mężczyzną a kobietą. Kiedy wchodzi w grę Boże prowadzenie, kiedy wchodzi już ta głęboka świadomość wewnętrznego przekonania, że to ten drugi człowiek. Kiedy te podstawy, o których mówiliśmy, są jakby jasne już, to wtedy to życie seksualne, ono może sobie w zdrowy sposób wyrosnąć. Ja kiedyś zrobię, będziemy mieli całą jedną sesję na temat życia seksualnego. Ja będę prosił wtedy, żeby też tam oznaczymy, żeby tam przypadkiem tutaj jacyś nie przyszli nieletni, żeby nas tam nikt nie oskarżał, że w ogóle gadamy różne rzeczy, ale też zobaczymy, że w ogóle to zostało wszystko w bardzo krzywy sposób jakby porobione. Źle jest nam to wszystko pokazane. Ale z drugiej strony życie seksualne, ono jest ściśle związane z tym, że jest już ten mąż i ta żona. Że to jest to małżeństwo już. Jakby pozwólcie sobie na to, żeby to życie seksualne zdrowo wyrosło. Zdrowo wyrosło. Nie proszę ciebie gdzieś z partyzanta, proszę ciebie, a potem pokuta, jakieś... Po co to w ogóle? Po co to demony w ogóle do tego wszystkiego mieszać? Rozumiesz, tutaj było tam na szybko, żeby nikt nie widział, żeby się nikt nie dowiedział, żebyśmy szybko zapomnieli o tym, rozumiesz, o co chodzi? Potem nie mogą sobie w oczy patrzeć, mówią do siebie, wiesz, o Chrystusie, jedno patrzy to, w drugą, w tamto, nie wiedzą, co ze sobą mają zrobić. Zawstydzeni, jedno przed drugim. Ja to jest to z ludzi złowym. Jaki ja jej przykład dałem, jaki ja jemu przykład dałam. Rozumiesz, o co chodzi? Ja mówię, no wy dwoje nie daliście przykładu, no po prostu na razie wychamy w ogóle. Uspokój się. Ale generalnie
te narzeczeństwo, te poznawanie siebie, to jest bez seksu, nieseksualne. O tym należy rozmawiać, ja o tym zaraz powiem, ale nie uprawiać. Jest różnica między rozmawianiem a uprawianiem. Zasadnicza. Nie uprawiamy seksu. Kiedyś napisałem taki artykuł: nie ma ciurlania bez ślubowania. Co wielu ludzi z ruchu hiperłaski wprowadziło. Dlaczego? Ortodoksi akurat się zgadzali, hiperłaskawcy niekoniecznie. Jak to? To prawa! Jak MMM to nie prawa. Mówię, nie prawa, mówię. Tylko w ogóle zdrowy rozsądek. Tak? Niech to wszystko będzie zdrowe, normalne. W ogóle chcecie dużej, wysokiej jakości? Jak chcecie wysokiej jakości, tak? To trzymajmy po prostu to życie seksualne aż do czasu małżeństwa. Po drugie, w tym czasie narzeczeństwa nie budujemy wspólnego gospodarstwa. Ludzie ze sobą się poznają, już gospodarstwo zbudowali, już wszystko razem mają wspólne, już się kłócą. Ja z ludźmi rozmawiam, mówię, posłuchaj, jeżeli się z nią kłócisz przed ślubem, to co będzie po ślubie? No co będzie? Przyjdziesz obydwoje do kościoła z podbitym okiem. Rozumiesz? Nie budujemy wspólnych gospodarstw życiowych. Nie zaciągamy na siebie kredytów, nie żerujemy sobie tych kredytów. Nie kupujemy sobie prezentów, które się by nie kupiło mężowi czy żonie nawet. Rozumiecie, o co chodzi? Nie mamy wspólnot różnych, tak? Nie robimy tych rzeczy. Jesteśmy osobno, jak dwa wolki. Rozumiesz? Zupełnie osobno. Tak? I po trzecie, jeżeli są dzieci w małżeństwach, z poprzednich małżeństw czy z jakichś związków, to nie wychowujemy sobie dzieci nawzajem. I nie podchodzimy do partnera życiowego przez dziecko. Jak podoba ci się dziewczyna czy chłopak, którzy mają dziecko z poprzedniego małżeństwa, to nie idziesz na początku do dziecka: ty, proszę cię. Matka ci się podoba, do dziecka idziesz. Przez dziecko on idzie. Człowiek, on od razu, on jest najpierw zaprzyjaźniony z dzieckiem, broń ciebie, potem do matki. Tak? Przecież wiadomo, że o matkę chodzi, nie o dziecko. Ale pamiętajmy, że to dziecko to ma też uczucia, tak? Nie wychowujemy dzieci, nie przekonujemy dzieci do siebie, trzymamy wszystko w pewnym zdrowym dystansie. Nie bójmy się tego, ludzie. A więc bez seksu, bez wspólnego gospodarstwa i bez wspólnego wychowywania dzieci. To tak na dzień dobry. To ten żydowski rok to jest to. Tak? A nie od razu. Zamieszkali, proszę ciebie, razem, bo oni są ewangeliczni, proszę ciebie, i przebudzenie. Już mieszkają razem, już się kłócą w drugim miesiącu, w trzecim już się biją. Rozumiesz, o co chodzi? Koniec! A potem przychodzą i dasz tam ślub? Ja mówię, najpierw dziób. Za głupotę. Co robimy, przyjaciele, w relacjach? Przede wszystkim jakby badamy to, czy ten partner, przyszły mąż czy żona, to będzie nasz prawdziwy przyjaciel. Rozumiecie? Czy to będzie nasz prawdziwy przyjaciel? Na sukces szczęśliwego, długotrwałego związku ma wpływ to, czy będziemy się przyjaźnić. To musi być twój najlepszy przyjaciel, kolega, koleżanka. Rozumiesz? Zwróć uwagę na to, przede wszystkim, czy swobodnie się czujesz w jego towarzystwie. Czy to jest swobodne? Czy nie krępuje cię? Rozumiesz? Czy zaczynasz się dobrze czuć w jego towarzystwie? Na to zwracaj uwagę. Czy nie wstydzisz się mówić o swoich słabościach? O różnych sprawach, które dotyczą twojej osoby. Sprawdzaj to. Patrz, czy jesteś akceptowany, czy też akceptowana. Czy mówiąc mu, czy jej o tym, jesteś akceptowany. Patrz na to, czy mu na tobie zależy. Czy to nie jest jednostronne,
Czy to nie jest tak, że ty w ogóle brniesz w tą relację, a ta druga strona, rozumiesz, jest pasywna? Jeśli ta druga strona jest pasywna, a ty jesteś cały czas motorem, to mamy problem. Ta druga osoba musi odpowiadać. Musi się nawiązywać przyjaźń. Tak? Ja często ludzi pytam, mówię, ta druga strona się tobą interesuje? No tak. Ja mówię, czyli nie? Mówię, dlaczego uważasz, że to może być twoja żona? No takie mam przekonanie od pana. No i weź gadaj z nim. Ja mówię, a interesuje się ta twoja żona od pana tobą przyszła, czy nie? No nie. Ja mówię, i uważasz, że pan posłał ją do twojego życia, a ciebie do jej życia, w takiej konfiguracji, że ona się tobą nie interesuje, że jesteś jej śmiertelnie obojętny, rozumiesz, o co chodzi? Ale nadal uważasz, że masz przekonanie od pana. To jest bzdura. Patrzmy, czy to jest przyjaźń. Nie ma tego, to mamy problem. Po drugie, w tym izraelskim roku patrzymy na wspólne cechy na bardzo różnych płaszczyznach. To jest bardzo ważne. Pamiętaj o tym, że twój partner życiowy to nie będzie człowiek, który będzie zupełnie różny od ciebie. On może być różny, ale to nie będzie zupełnie różna postać. Będzie różny, ale nie zupełnie. Ponieważ muszą być jakieś wspólne rzeczy, coś wspólnego, jakaś wspólnota. To tak jak w kościele. Nie ma możliwości, żeby ludzie w kościele nie mieli wspólnych cech. Rozumiecie? Mamy pewne cechy wspólne, na przykład tu jako wspólnota warszawska. Mamy wspólne cechy. Mamy wiele innych. Różnych. Ale pewne mamy wspólne. Patrz na to, czy macie jakieś wspólne cechy związane z podejściem do życia, wspólne cechy charakteru. Przyglądaj się na to. Patrz, jakie macie wspólne podejście do spraw materialnych, do spraw moralnych. Ja czasami spotykam ludzi w swoim życiu, którzy mają tak różne cechy niż moje. Ja sobie tak patrzę na tego człowieka, mówię, no w życiu bym nie mógł z nim nic robić. Jestem tak różny od niego. Pewnie spotykacie ludzi, z którymi w ogóle nie jesteście w stanie się porozumieć. Możecie się tolerować. Rozumiecie? Można się tolerować. No ale w małżeństwie nie może zajść reakcja tolerancji. To nie ma tolerancji. To muszą być rzeczy wspólne. Muszą być też prowadzone rozmowy o życiu seksualnym. Tego nie trzeba się bać. Trzeba o tym mówić. Czego się chce, czego się pragnie. Jakie się ma wyobrażenia różne. Ludzie o tym nie rozmawiają, bo nie wiedzą, że to w ogóle trzeba rozmawiać. A tu się potem okaże, że no trzeba było o tym rozmawiać. Trzeba było. Trzeba rozmawiać. Od tego jest ten rok. Poznawaj też poglądy tego drugiego człowieka w ogóle na waszą relację. Czy on naprawdę widzi w tobie męża czy żonę? O tym trzeba też szczerze rozmawiać. W ogóle jak ty myślisz, czy my możemy być razem? Czy my w ogóle możemy? Ja nie mówię, czy my będziemy, bo to się okaże, ale czy my możemy? Czy ty mnie widzisz w tym? Czy ty mnie widzisz? Trzeba rozmawiać na temat dzieci. Czy chce się mieć dzieci? Bo ktoś na przykład powie, wiesz, no ja nie chcę mieć dzieci, bo ja chcę wyjechać do innego kraju na misję. A ty chcesz mieć dzieci? A ty nie chcesz wyjechać do innego kraju na misję. Chcesz, proszę ciebie, mieć mały, biały domek i ogródek. I nie można powiedzieć, co jest ważniejsze.
Nie można teraz się przepychać. O, też powinnaś tak myśleć jak ja. Ta misję, wiesz, ale no ty chcesz misję, a ona, no ona by chciała na przykład mieć trójkę dzieci. Na przykład. Jakby chciała. I teraz mu trzeba szukać Boga w tym, rozumiecie o co chodzi? To nie można powiedzieć, o, to się tam wszystko poukłada. Ludzie, jest kupa rozwodów wszędzie. Nie ma żadnej różnicy między światem a Kościołem. W niektórych kręgach, w kościołach jeszcze więcej. Rozumiecie? Wiecie ile w Belgii, niedaleko by. Wiecie ile w Belgii jest rozwodów? 78% ludzi się rozwodzi. Bez względu na to, czy są wierzący, czy niewierzący. 78 małżeństw na 100 się rozpada w Belgii. Myślicie, że jesteśmy o wiele lepsi? Wcale niekoniecznie. U nas to jeszcze jest tak, że to w ogóle bardzo dużo zamieszania tutaj robi Kościół katolicki, bo oni nie ujawniają różnych w ogóle rzeczy. I przekonują też ludzi na siłę, żeby się nie rozwodzili, bo to powiedzieli, że to grzech, w ogóle tego. I tak ludzie siedzą potem, rozumiesz, takie dwa, człowieku, kołtuny ze sobą, rozumiesz, dwa telewizory w domu, dwa pokoje, dwie szare twarze, proszę ciebie, i dzieci na to patrzą i mówią, w życiu nie chcę mieć męża czy żony. Jak to będzie takie coś, jak moja matka i ojciec, to ja dziękuję bardzo, proszę ciebie, tak? Ale Kościół katolicki mówi, wolno się rozwieść. Cię Bóg zasroma. Nie zasroma, bo Bóg jest rozwodnikiem. Jachwę to rozwodnik. Pierwszy się rozwiódł, jest napisane i napisze list rozwodowy mojej niewiernej żonie Izraelu. Się rozwiódł i koniec. Dzisiaj by Boga wyrzucili ze zboru, bo się rozwiódł. Nie dalej wieczerzy pańskiej w kościele zielonoświątkowym. Koniec. Wszyscy dostają jachwę, nie. Człowiek, rozumiesz, co zrobili? Głupota ludzka nie zna granic. A więc rozmawiamy o dzieciach. Mówimy o tym. Czy chcesz, czy nie chcesz, jakie masz pomysły? Dwoje, troje, jedno, pół. Rozumiesz? Jeśli są dzieci z poprzedniego związku, tak? To bardzo jest ważną rzeczą, że jeżeli będzie dochodziło do małżeństwa, to żeby te dzieci, żeby się spotykać z tymi dziećmi też. Żeby te dzieci akceptowały cię. Nie żeby te dzieci, że potem, rozumiesz, raptem wjeżdżasz, proszę ciebie, do swoich dzieci, no, nowa mama, ciocia. Nie. Właśnie ten rok jest rokiem, gdzie tą nową mamę, ciocię się zapoznaje z tymi dziećmi, czyli tego nowego taty, wujka, tak? Bo jesteśmy po różnych przejściach, po różnych problemach możemy być, tak? Ale trzeba te dzieci w to zaangażować, bo to są ludzie, mali ludzie. I oni muszą wiedzieć, muszą być w tym. Jeżeli bierzesz sobie faceta z dziećmi, albo bierzesz sobie kobietę z dziećmi, to pamiętaj, że twój obowiązek, tak, to jest pokochać te dzieci później, jak swoje dzieci, jak swoje dzieci. Nie różnicować. Nie wolno różnicować. Rozumiesz? Tak samo jak się bierze dziecko, adoptuje się dziecko. Takie same. Ja, w ogóle wiecie, że ja kiedyś to sobie zrobiłem w ogóle test na sercu, nie? Ja w ogóle nie mam żadnego problemu z pokochaniem nie mojego fizycznego dziecka. Żadnego problemu nie mam, w ogóle. Gdyby, może też będzie w życiu tak, że może zaadoptujemy dziecko, ja nie wiem. Może zaadoptujemy, może, nie wiem, co powiem. Może tam zaadoptujemy. Nie wiem. Ale ja nie miałem problemu, żeby kochać dziecko. Takie. Rozumiesz? Absolutnie. Następna rzecz to jest to, żebyśmy przyglądali się, jak nasz życiowy partner, przyszły mąż czy żona, traktuje innych ludzi. Nie olewajcie tego, jak on traktuje innych ludzi. Bo coś ci powiem. W ogóle tak jak traktuje innych ludzi, będzie traktował ciebie. Jeśli nie darzy ich szacunkiem, dla ciebie jest kulturalny, a dla innych jest chamem.
Jeśli patrzy na innych z góry, to może ci się to przydarzyć w najbliższych latach małżeństwa. Przyglądaj się temu. W ogóle wiecie, że ludzie chcą to zepchnąć na bok? A ja się dla niego liczę. Ja jestem jego księżna Diana. To nie wiem. Może na razie. Ale jeżeli ten charakter nie będzie przemieniany przez Chrystusa, rozumiesz, to to się może z czasem zmienić. To jest też bardzo ważna kwestia, żeby się traktować poważnie. Brać pod uwagę wszystkie swoje mankamenty. Dlatego trzeba rozmawiać o swoich mankamentach. O swoich mankamentach. Jeden mój znajomy taki z pracy, ze świata, ożenił się, przychodzi do mnie kiedyś, usiadł tam przy mnie, przy biurku, mówi: powiem ci, mówi, że trochę się czuję rozczarowany. Ja mówię: czemuż to? I tu wymienił imię swojej żony. No wiesz, nie wiedziałem, że jest taka nerwowa. Ja mówię: naprawdę? Jak to nie wiedziałeś, że jest taka nerwowa? No nigdy nie dała po sobie poznać, że jest nerwowa. Ja mówię: ale jak ona jest nerwowa, bo to wiesz? A ja taki trochę socjolog, nie? Tak wiesz, taki chłopski, tam sobie tego. I mówię: jak? No bo wiesz, mówię, jak wcześniej była w narzeczeństwie, to ona zawsze taka wiesz, była taka tego, wolno, tak wszystko. A tutaj jak się przeprowadziliśmy, to... Ja mówię: a to wcześniej nie zauważyłeś tego? A nie, nie, nie. Ja mówię: no widzisz. Trzeba się, mówię, nawrócić. Mówię do niego, to ze świata taki chłopak. Mówię: oczy byś miał otwarte, byś wiedział, że się kamufluje złośnica. Ale to trzeba rozmawiać o tych rzeczach ze sobą. Nie bać się, nie mówić o przemycę coś do małżeństwa. Przemycę, a potem wybuchnę. Już nie będzie miał wyjścia. Nie, właśnie teraz to zrób. Mów, że takie masz trudności, z tym się borykasz wielokrotnie. Ponieważ jeżeli my mamy coś budować razem, to my musimy znać swoje słabości i decydować się na to, że będziemy wzajemnie się wspierać. Wchodzisz w małżeństwo, musi być decyzja o wzajemnym wsparciu. Musi być taka decyzja. Rozumiesz? Bo Słowo Boże mówi, że nie patrzcie tylko na to, co swoje, ale na to, co cudze. Rozumiesz? I jest napisane: jedni drugi brzemiona noście. A w małżeństwie to jest po prostu, że tak powiem, podstawowa bryła. Patrz, czy ta osoba, która ma być twoim mężem czy żoną, wykazuje zainteresowanie twoimi potrzebami. Patrz w rzeczach małych i dużych. Czy to się, on się interesuje twoimi potrzebami, czy się nie interesuje? Czy cię obserwuje, czy cię nie obserwuje? Jakie są potrzeby? To nie znaczy, że wszystko musisz zobaczyć. Wcale nie. Ale te ewidentne potrzeby. Czy ci ciepło, czy zimno, rozumiesz? Czy się zainteresuje po prostu, czy nie wiem, może zjesz coś, może się napijesz, tak? A nie, że ty leżysz z głodu. On się waha, czy cię reanimować. Tak nie można. Nie można, nie to... Patrzysz, czy człowiek się tobą interesuje, bo w małżeństwie to jest skierowanie człowieka na człowieka. Człowiek drugi jest dla ciebie ważny. Chcesz małżeństwo, to człowiek się musi stać ważny. Ważny człowiek, nie ty i człowiek do ciebie, tylko ty masz się stać, on ma się stać ważny dla ciebie. Ważny człowiek. Ja się musiałem tego uczyć w małżeństwie dopiero, miałem trudniej. Bo byliśmy już ze sobą, bo człowiek się nawraca w tym wszystkim i tak rozumieć. Ale można od początku. I potem jest łatwiej. Patrzysz, jak reaguje, kiedy masz trudniejsze chwile. Nie umawiasz się z człowiekiem, kiedy jest ci super, tylko wiesz, o co chodzi. I grasz przed nim taką osobę super, ale spotykasz się wtedy, kiedy jest ci trudniej. Rozumiesz?
Umów się z nim, kiedy masz okres. Albo stan napięcia przed. Rozumiesz? Umów się właśnie wtedy z nim na randkę. Zobacz, jak będzie reagował. Jak będziesz taka, wiesz. Twarz jak Sylwester Stallone, wiesz. Steka będziesz jadła w ogóle. Mnie zobaczyć w ogóle. Tak? Czy on jest wrażliwy na to, czy on to rozumie, tak? Wiesz, czy tylko trzyma gardę, żeby widelce nie dostał. I następnym razem w ogóle się umawia z tobą w innym terminie. Nie, troszkę poeksperymentujcie, nie bójcie się. Pokazać się tej drugiej osobie z tej nie najlepszej strony. Bo jak człowiek chce, jak człowiek ma, jak człowiek cię zaczyna kochać, to zaczyna cię kochać z całym w ogóle dobrodziejstwem inwentarza, tak? W cudzysłowie. Bo to o to tu chodzi. Czy nie pokazujemy od najlepszej strony, czy nie pokazujemy, ja jestem królewna, ja jestem książę. Ty jesteś królewna, jesteś książę, w porządku, ale pokaż się też z drugiej strony, tak? Pokaż się tę drugą stronę płotu. Patrzysz, czy ta druga strona nie wpływa na ciebie demotywująco. Czy ona cię nie ściąga w dół. Czy to nie jest tak, że ty idziesz do przodu, a ona zawsze coś w tobie znajduje. Że ta krytyka jest od początku, a ty to jesteś taki, abyś się zmienił. Jak już ktoś cię chce zmieniać na poziomie narzeczeństwa, to ja nie wiem, co będzie w małżeństwie. W ogóle skąd pomysł, że małżeństwo polega na tym, żeby próbować zmieniać drugiego człowieka. To nie o to chodzi w małżeństwie, żeby zmieniać drugiego człowieka. Przecież jeżeli ktoś zaczyna wpływać na ciebie tak, aby cię już zmieniać, tak? To znaczy, że on ciebie sobie urabia, rozumiesz? Urabia sobie ciebie. Już tobą manipuluje. Już. Już są fochy. A co taka jesteś smutna? Nic. Rozważam sobie różne sprawy, Boże. Rozważa sobie sprawy, Boże. Przyszła na randkę, sprawy Boże rozważa. Aż jakieś po sprawy Boże. Mam takie sprawy z Panem, wiesz. Nie zawsze się muszę dzielić tym. Rozumiem? Jeśli to ma miejsce teraz, tak? To co będzie miało, to co będzie później? Nie bądź naiwny, bądź wierzący, ale nie naiwny. Wierzący, ale nie naiwny. Jezus jest napisane, że Jezus nie ufał człowiekowi. Nie ufał. Znaczy Jezus nie był naiwny, wiesz. Patrz, czy człowiek ten wywołuje w tobie pozytywne rzeczy. Czy bycie z nim podciąga twoje życie. Czy on cię stymuluje. Na te rzeczy patrz. On ma cię stymulować. Patrz, czy jest skory do małych gestów miłości. Drobnych gestów miłości. Małe gesty miłości. Małe gesty. Małe uprzejmości. Małe dobroci. Nie wielkie sprawy. Ale małe rzeczy. Bo to z małych rzeczy będzie się składało wasze codzienne szczęście później. Z małych rzeczy. Musisz zrozumieć, że twój przyszły partner musi ci pokazywać, że cię kocha. Musi pokazywać. Nie układać cię, ale pokazywać. W waszych rozmowach pokazujcie swoje wizje przyszłości, swoje wizje małżeństwa. Rozmawiajcie o dzieciach, o pieniądzach, o życiu seksualnym, o swoich zainteresowaniach, o służbie.
Mówcie o tym. Bądźcie razem. Patrzcie, jak na siebie reagujecie. Pozwólcie, aby Duch Święty miał pewne pole do popisu w was. Niektórzy to w ogóle jakby nie rozumieją, że ten rok żydowski, to narzeczeństwo, to jest, kurczę, ten test wielbłądowy w ogóle, biblijny. Przyglądasz się, jak ten człowiek reaguje też na życie twoje, na służbę twoją, rozumiecie, o co chodzi? Oczywiście kobiety inaczej, mężczyźni inaczej, według cech, o których tutaj mówiliśmy, ale patrzymy na to. Nie jesteśmy arogantami pod tytułem, że właśnie, o, tu nieważne co się dzieje, Bóg jest z nami, w przyszłości będzie lepiej. Nie wiem, czy będzie lepiej. Właśnie po to jest ten czas narzeczeństwa, żeby się okazało, jaką wspólną podwalinę mamy. Tak? Nie dajemy sobą manipulować, tak? Nie dajemy się owijać wokół palca. Nie robimy czegoś takiego, że zmieniamy się na obraz naszego partnera, dlatego że my koniecznie chcemy z nim być. Nie, zachowujemy siebie. W ogóle wiesz, że musisz siebie zachować? W ogóle wiesz, że miłość do drugiego człowieka nie polega na tym, żeby stracić siebie? To nie polega na tym, żeby siebie stracić. To polega na tym, żeby świadomie siebie oddawać. Świadomie siebie oddawać, a nie stracić siebie. Jak ja stracę siebie, tak? To co ja będę miał potem do oddawania? Kurczę! Od razu, jak patrzę, jak ludzie się ustawiają, to jest niesamowite. Silniejsza jednostka psychiczna ustawia słabszą, dziękuję bardzo, rozumiesz, poustawia i koniec. Nie wolno tak robić. Ja pokutowałem z tego. Słowo honoru. Ja pokutowałem z tego. Nie wolno się ustawiać. Chcę, żebyście stawiali na rozwój miłości. Niech ta miłość się jakoś zradza. Niech ona ma tą przestrzeń. Jeżeli masz po jakimś czasie jeszcze jakieś takie drobne wątpliwości, czy to jest twój mąż, czy to jest twoja żona, zadaj sobie bardzo proste pytanie. Czy pozwoliłbym mojemu dziecku wyjść za niego za mąż albo się z nią ożenić? Czy pozwoliłbym mojemu dziecku, gdyby moje dziecko przyszło i mnie się zapytało: mamo, tato, czy to dla mnie człowiek? Czy to dla mnie człowiek? Kiedy będziesz myślał o ślubie, tak? Módl się w innych językach i spójrz, czy widzisz w duchu waszą przyszłość. Rozumiesz? Otwórz się na to. Zobacz proroczo, czy ty widzisz waszą przyszłość. Pamiętaj, że jesteś duchem. Zobacz, czy ty widzisz was. Czy może gdzieś to jest jakieś rozmyte, gdzieś tam się w ogóle to rozmywa, że w ogóle patrzysz gdzieś, a tutaj nie ma proroczego wglądu, tylko chlast dotąd widać. Jak to dotąd widać, to ja nie wiem, co to będzie. A pamiętaj, że jesteś człowiekiem konstrukcji proroczej. Zobacz, czy to widać, czy nie widać. Ludzie ze świata tak nie mają. Oni tego nie mogą zobaczyć. Ale my możemy. Jeżeli widzisz, że ta osoba pasuje gdzieś do twojego życia, widzisz, że okazuje ci zainteresowanie, widzisz, że ciągnie cię do niej, widzisz, że ma w sobie to coś, co ciebie pociąga, ma te cechy, tak? O których mówiłem wcześniej, że cały czas przekonanie, które w twoim duchu zaistniało, nie tylko jest, ale jeszcze się powiększa, tak? To wiesz, co zrób? Pobierz się. Po prostu. Pobierz się i koniec.
Nawet jeśli są różnego rodzaju emocjonalne drgania, nie przejmuj się. Emocje mogą być rozedrgane, mogą przychodzić lęki, pukać ci do głowy z różnych stron. Nieważne, już wszystko razem przejdziecie. Już przejdziecie razem. Potem będziecie się uczyć bycia ze sobą. To jest zupełnie inna para kaloszy. Ale pozwólcie, żeby ten rok wykonał pracę. Bardzo was o to proszę. Uczcie też tego ludzi. Nieważne, czy jesteś młodszy, czy starszy. Jeżeli nie masz męża czy żony, szukasz męża czy żony, to wykorzystaj ten rok. Ucz też tego ludzi. Jeśli jesteś w małżeństwie, to ucz też tego ludzi, którzy szukają męża czy żony. Ja myślę, że gdyby ludzie z Kościoła w ten sposób podeszli do rzeczy, o których ja uczę na tych dwóch sesjach, to by naprawdę o wiele mniej było różnego rodzaju frustracji, załamań, niepotrzebnych rzeczy. Być może ktoś z was tutaj jest na etapie szukania męża czy żony, być może miałeś jakieś przekonanie co do tej osoby, ale teraz jak przyjrzałeś się temu z perspektywy tego, o czym mówię, i czar prysł, to podziękuj Bogu za rozczarowanie. To dobrze być rozczarowanym. Bo to niedobrze być zaczarowanym. Rozumiesz? Rozczarowanie jest bardzo dobre, bo się mieści w gabarytach egzorcyzmu. Właśnie przeszedłeś może egzorcyzm dzisiaj i doszedłeś do wniosku, że ta postać, którą do tej pory uważałeś za potencjalnego męża czy żonę, niestety nie spełnia tych rzeczy, że te numery nadwozia w ogóle się nie zgadzają w ogóle z tym, co masz w dowodzie rejestracyjnym w duchu. Rozumiesz? To jest to przecież. Pomódlmy się. Ojcze, ja modlę się w imieniu Jezusa. Ja chcę, Ojcze, żeby te słowa głęboko zapadły w ludzi. Niech to pracuje, Duchu Święty, niech to przemienia, niech to wywołuje, Ojcze, potężny efekt. Niech przychodzą zmiany, niech Twoje święte namaszczenie, Panie Boże, dotyka tych sfer, Ojcze, które zostały dotknięte przez Twoje słowo. W imieniu Jezusa. Amen.